Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Magat. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym omówieniu następnej aktualizacji w World of Warships, czyli aktualizacja, jak widać, 099. I póki co z tego, co wiemy, World of Warships nie przejdzie do wersji 1.0, także będziemy mieli 0910, 11, 12 itd. I cóż mamy z nowości w tej aktualizacji, moi drodzy? Wczesny dostęp do nowych amerykańskich pancerników, czyli no ja, ja nazywam je amerykańskimi ciężkimi pancernikami. Bo to są bardzo wolne jednostki o konkretnej sile ognia i jako takim przyzwoitym z tego, co z moich doświadczeń wynika pancerzu. Także zerknijmy sobie od razu. Amerykańskie pancerniki ósemka i dziewiątka zostaną wprowadzone we wczesnym dostępie. 8 za dyrektywy, a 9 z zestawów losowych, które będzie można kupić za Dublony. Także no, płaćcie płaćcie za drzewkowy okręt bardzo dobrze. Tu ktoś miał łeb do tego, żeby to wymyśleć. Będą, będzie można zbierać żetony, a za żetony będzie dostępna wymiana, będzie można zbierać kolejne zestawy. Z zestawu będzie można dostać, moi drodzy, stałe kamuflaże na okręt 8, 9, 10 Tieru oraz premkę Tieru 7 ze zestawem kamuflażem wyglądającym następująco, czyli złoty orzeł. Cechy nowej gałęzi: liczne działa głównej baterii o dużej mocy salwy i dalekim zasięgu. No tak, dziesiątka będzie ładować 40 sekund, także to jest potężna długość, jeżeli chodzi o przeładowanie. Dosko Co? Doskonała manewrowa się na okrętnego. Typu i dobra oraz no niska prędkość. Niska prędkość wyklucza doskonałą manewrowość. Mimo tego, że promień skrętu na tych pancernikach jest jako taki, no to płynąc sobie te 24 węzły w przypadku dziesiątki, w pełnym skręcie zwalniamy do węzłów 16. Także no ja bym nie powiedział, że to doskonała manewrowość. Może i zwrot zrobić ciasny, ale bardzo powolny. Kolejne okręty zostaną wprowadzone, widzicie, jak w aktualizacji 0911, czyli za dwie dopiero. Kansas Minnesota i Vermont będą dostępne dla wszystkich ale to już nas to w tej chwili nie interesuje po prostu 2 miesiące trzeba będzie czekać na to żeby dostać się do dziesiątki normalnie. Dalej trwa budowa okrętu premium ósmego tieru w stoczni czyli Arco i moi drodzy dobiegać końca będzie kampania gdzie można zdobyć Jerzego Świrskiego polskiego specjalnego kapitana który ma tam te talenty swoje. Widzicie w tej aktualizacji się ona kończy. Rozpoczęła się w 093, także no, teoretycznie pół roku mieliśmy lata i czas zakończenia sobota 10 października, także już niebawem. Bitwy klanowe, wchodzi pewna zmiana, moi drodzy. Otóż będą najemnicy, ale to za chwilę o tym. Bitwy klanowe będą 7 na 7 na 10, czyli standardowo. Maksymalnie dwa pancerniki lub jeden pancernik i jeden lotniskowiec na drużynę. To jest pewnego rodzaju zmiana. Do 11 tysięcy stali można hapnąć. I na wszystkich mapach może pojawić się cyklon, także to jest też dosyć istotna kwestia. No, to już tutaj nie będziemy się zagłębiać szczegóły. Najemnicy: To z tego co słyszałem od gdzieś tam na Discordzie, to najemnicy są dostępni w World of Tanks, ale ja tam nie gram, także nie wiem. Będzie można zaprosić graczy bezklanowych oraz z innych klanów. To już mi się bardziej podoba, bo nie wszędzie z klanu wychodzi, żeby z kimś innym zagrać. Gracz taki najemny będzie dostawał wszystko, co ugrał w danej bitwie, czyli będzie dostawał sygnały, oznaczenia, nie, osiągnięć nie ma w klanówkach chyba, jedynie odznaki i stal, ale nie będzie dostawał premii ekonomicznych klanu, na którego walczył. Także jeżeli jakiś klan, który ma w pełni rozbudowaną bazę, będzie chciał nas wziąć na klanówkę, to nic tego nam tytułu nie przybędzie. Agencja badawcza, otrzymaliśmy, dodaliśmy premię do zwycięstwa wynoszącą 200 punktów badawczych dla okrętów 5 poziomu, może być odznaczenia, ale w ogóle jakie chore cyfry tutaj są, osiągnięcia przyznawane za 10, 50, 100 i 150 zresetowanych gałęzi drzewek technologicznych, 150 razy grindować linię, już nie powiem co pomyślałem, bo byłoby brzydko, a staram się nie przeklinać w materiałach na YouTubie, także już omijmy to. Aha, tylko gałęzie zresetowane po wprowadzeniu tej wersji będą się liczyć, także wszystkie poprzednie można sobie rozbić o kant nosa. Bardzo ważna zmiana w mechanice dla ludzi płaczących na penetrację za zero została zmieniona pewna mechanika, jeżeli chodzi o pociski trafiające w wieże artyleryjskie i barbety. Dotychczas pocisk trafiał w wieże głównie baterii, zadawał jej uszkodzenia, ale sam okręt HP nie tracił, czyli była penetracja, ale nie było przyrostu damage'u ani utraty hapsa na okręcie. W tej chwili zostanie to zmienione i będzie okręt tracił tego hapsa w wartości. Tutaj widzicie 1 do dziesiątej maksymalnych PW pocisku, jakiego użyliśmy. Ulepszenia graficzne to już tam jest mniejszy problem, ale widzimy, że ta woda troszeczkę lepiej teraz będzie wyglądać. Port kosmiczny będzie wyglądał inaczej. Zmieniliśmy wygląd przyrządów celowniczych dla Eskadr. Dobra, samoloty to nie latam. Zmiany i ulepszenia techniczne. Teraz bardzo ważna kwestia, także polecam słuchać uważnie. Pojawiły się informacje, że będzie można grać na innych serwerach używając jednego konta. Bzdura. Będzie można grać na innych serwerach używając jednego klienta. Czyli nie musimy ściągać drugiego klienta, nie musimy sobie instalować region changera za slajna czy czegoś tam innego, nieważne czego kto używał. I. Wystarczy po prostu wejść do Wargaming Game Center, przelogować się na dane konto na innym serwerze, które konto trzeba właśnie założyć od nowa i od nowa grindować, jeżeli chcemy na nim grać. To jest bardzo ważna kwestia, bo wiele osób się z tym myliło. Czyli będzie można to zrobić szybciej, po prostu przelogować się na inne konto, ale nie przenieść to, które mamy na serwerze europejskim. I to tyle. Nowa zawartość. Dwa nowe okręty w zbrojowni, moi drodzy. Wreszcie po dosyć długich i intensywnych testach: Franklin Delano Roosevelt za 33 tysiące stali wyląduje nam w zbrojowni. Pierwszy lotniskowiec za stal: 33 tysiące. No, tak dosyć przyzwoita wartość, także trochę drogo, nawet bym powiedział. Czym się charakteryzuje ten okręt? On ma potężne ilości samolotów. Z tym, że ataki tych samolotów są od siebie bardzo dużo, bardzo mocno rozsunięte czasowo, także robimy zrzut rakiet i mamy 30-40 czy ileś tam sekund na to, żeby znowu móc zaatakować. Więc musimy albo atakować tylko jedną eskadrą, a wszystkie inne wcześniejsze przy będzie tego dużo. No już mniejsza auto tam, ale jest to dosyć, dosyć skomplikowany okręt, którego za bardzo idei nie rozumiem, ale no ja na lotniach nie gram. No i kolejny niszczyciel, tym razem dostępny za punkty badawcze. Pierwszy również dostępny za punkty badawcze dedeczek, tym razem włoski, wyposażony w pociski przeciwpancerno-odonkowe, więc bije niesamowicie mocno w dedeki, ale długo ładuje. Recenzja na jego temat pojawi się niebawem na kanale i yy, ma bardzo krótkie torpedy z tego co pamiętam, ale to już będziemy się rozdrabniać nad tym kiedy indziej. Zobaczmy sobie to jeszcze szybko, co się zmieniło. Powinniśmy włączyć opcję przejścia do sekcji misji bojowej przez kliknięcie misji. bojowej. dobra. Zmiany w równowadze, jakieś zmiany w balansie istotne. Hawkins, Implacable, yy, Pietro Pawła. Zasięg wykrywalności pojeżdżni zwiększony z 14,9 do 15,4. Czyli już nie mamy możliwości radarowania yy, po wykryciu, zaraz. Czyli stealth radar. Wykrywa nas ktoś, pykamy radar, mamy go na pewno w zasięgu. Teraz już tak nie będzie. Ryga dostaje po dupie o pół sekundy. Wykrywalność zwiększona również, podobnie jak tutaj, ulepszenie modyfikacji doładowania ładowania silnika, zmniejszona z 40 do 30%. Dosyć istotna różnica dla, dla, dla takich okrętów jak Heniu, jak francuskie Dedeki, to się myślę tam e, zmieni. No, i to w tym materiale jest, moi drodzy, wszystko. Także co się tutaj ważniejszego pojawiło, to mówiliśmy. Mam nadzieję, że wyjaśniłem problem związany z przełączeniem klienta na inny serwer. No i windujcie sobie nowe amerykańskie bebeczki. Na pewno bardzo cieszą się na ich wejście. Wszystkie te tego typu Smoleński czy inne Halandy, które mają torpedy osiągające 90 parę węzłów. A tutaj dziesiąteczka będzie osiągała węzł 24. W pełnym skręcie będzie nam do niecałych 17 węzłów. Także. Doskonała manewrować, to trochę powiem, ci, powiem Wam yy, z czapy tutaj. No ale tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.